Rara Babis. Witam serdecznie. Po niemal dwumiesięcznej przerwie wracamy do rywalizacji w lidze IOMA 5 Senior. Będzie to już trzecia edycja rozgrywek skierowanych do amatorskich drużyn piłkarskich, w której bardzo chętnie udział biorą również rodzice uczestników występujących na co dzień w lidze dziecięcej. Przed nami rywalizacja w sezonie 2022, który wyjątkowo rozgrywany będzie na boiskach pod balonem. Z uwagi na to, że do dyspozycji mamy wyłącznie dwa boiska, przyjąć mogliśmy maksymalnie 16 zespołów. Czas na rozmowę z przedstawicielem drużyny Rare Avis, Dawidem Samusiem. Cześć, Dawid. Cześć. Dawid, jesteś debiutantem w naszych rozgrywkach, więc na początku jakbyś mógł w kilku zdaniach przedstawić swój zespół. To ogólnie zespół ma 3 lata, z tego co mi wiadomo. Ja jestem od kwietnia i między innymi startujemy w rozgrywkach takich jak FHL. Mhm. I poza tym mini turnieje, zawody. Jasne. Mieliście już okazję właśnie rywalizować w podobnych rozgrywkach, takich tak, ligowych? Tych FHL, futbol. Mhm. Jak nam szło? Żeby nie skłamać, z tego co pamiętam, to jesteśmy chyba piąci w tabeli. Okej, czyli przed inauguracją tej rozgrywek tremy nie mieliście? No nie, troszeczkę inny styl jest, bo 4 plus 1, tam gramy 5 plus 1, trochę większe jest, ale no stresu nie było. No właśnie, pierwsza kolejka za wami i tak na dobrą sprawę niewiele zabrakło do zwycięstwa. Przegrany 7-5 mecz, był moment 4-4 stanu, no zabrakło kilku minut, może by było po 7. Przed wami dzisiaj również bardzo dobre spotkanie. Waszym przeciwnikiem jest Studio 39, które również doznało porażki w pierwszym meczu. Powiedz mi, jak wasze nastawienie przed tym meczem? No, nastawiamy się na 3 punkty. Musimy zwyciężyć. Macie jakiś plan na to spotkanie przygotowane? Tak, mamy. No, wyciągnęliśmy błędy po ostatnim meczu i zamierzamy od początku atakować. Jasne. Postawiliście sobie jakiś cel przed tymi rozgrywkami? Cel w górze tabeli, żeby nie na dole. Okej. Okay. Dobra, Dawid, ja jeszcze więcej nie zatrzymuję. W takim razie dzięki za rozmowę i powodzenia. Dzięki. Czas na rozmowę z przedstawicielem drużyny Studia 39. Moim Państwa gościem jest Grzegorz Bajkowski. Cześć Grzegorz. Witam. Grzegorz, w ostatnim sezonie w barwach Wiktorii, tym razem w barwach Studia 39. Ciężko było zebrać ekipę? Ekipę zebraliśmy w Trimiga, a zobaczymy co pokaże turniej, jak nam pójdzie. Najważniejsza jest dobra zabawa i myślę, że będziemy się fajnie bawić. No właśnie, powiedz mi, jesteś debiutantem w naszych rozgrywkach, więc jakbyś mógł kilka słów powiedzieć o swoim zespole. O moim zespole mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy zbieraniną chłopaków z podwórka. I wynik tu już nie jest ważny, ważna jest zabawa. Jasne. Powiedz mi, rok temu do samego końca walczyliście w sumie o najwyższe cele. Jak będzie w tym roku? W tym roku każde zwycięstwo będzie dla nas... wiadomo, sukcesem z porażek. Porażki też przekujemy w sukces. No właśnie, powiedz mi, co będzie siłą waszego zespołu w tym sezonie? Dobry bramkarz? Skuteczny napastnik? Bramkarz jak zawsze, wiadomo. Ale też mamy kilku fajnych chłopaków, którzy na pewno w polu coś pokażą. Okej, okay. Powiedz mi, na inauguracji to prawda przegraliście z drużyną Kampli, ale zaprezentowaliście się naprawdę dobrze w tym spotkaniu. Jak oceniasz wasz występ w tym meczu? Brakowało grania po prostu na małym boisku, bo jest naprawdę małe boisko i trzeba grać szybko piłką. Nie ukrywajmy, niektórym trochę zabrakło. Czyli oczekujesz poprawy tutaj z czasem. Wiadomo. Dobra, dzisiaj naprzeciwko was stanie również zespół, który debiutuje w rozgrywkach. Jakiego meczu się spodziewacie? Ciężkiego. Myślę, że wszystkie mecze będą ciężkie i tylko ciężkie. Także ciężkiego, wyrównanego, dobrego spotkania. Okej, okay, to na zakończenie zabawimy się szybki konkurs. Powiedz mi, ile bramek dzisiaj zdobędzie Aleks Bajkowski? Aleks Bajkowski dzisiaj nie zdobędzie żadnej bramki, ponieważ gra mecz sparingowy w swoim roczniku. Ale Grzegorz myślę, że go wyręczy. Ale Grzegorz wyręczy. No dobrze, to tyle. Moim Państwa gościem był Grzegorz Bajkowski z drużyny Studio 39. Dzięki Grzegorz. Dzięki.
Tak? Ale ściągnij! No, no, no. Brawo, patrzcie!